może powiedzieć, że trafił mnie pan w czuły punkt, ponieważ ja uważam, że to jest jeden z najciekawszych zjawisk politycznych, jakie mamy do czynienia ostatnio. I dziwię się, że jeszcze Žižek nie napisał jednego z tych swoich niezwykłych tekstów, gdzie rzeczy absolutnie nie do pogodzenia zdarzają się z rzeczami, które nas zachwycają w celności. Bo gdyby użyć jego metody, to możemy powiedzieć, państwo islamskie jest lustrem naszej cywilizacji. Możemy się w ISIS przeglądać, jak w lustrze, tyle że obrazem wyolbrzymionym. Połączenie okrucieństwa i polityki, seksu i przemocy, bezwzględności, która została jakby stworzona w laboratoriach Tarantino, a użyta do celów politycznych, tworzy równie przerażającą, co fascynującą mieszankę. I mam wrażenie, że mamy do czynienia z zupełnie nowym modelem polityczności, który to, co Zachód wytwarzał jako fantazmaty w popkulturze, w kinie, w artefaktach, zostało zebrane, wyolbrzymione i użyte jako pewien sposób komunikowania racji politycznej. To powoduje tę niezwykłość państwa. Jeśli chodzi o metody, jeśli chodzi o sposób działania. Natomiast jeśli chodzi o istotę, esencję, to chyba na początku lat 50. zapomniano już polihistor, którego już nikt nie czyta, Arnold Toynbee. Napisał w jednym ze swoich esejów, że jeśli kiedykolwiek globalny rumpet proletariat zechce podnieść sztandar buntu, to ten sztandar jest gotowy. Jest nim wojujący islam, który jest uśpiony, ale kiedy dojdzie do buntu antyzachodniego ludzi biednych, nadaje się ten sztandar jak mało co. Otóż ta prognoza Toynbee'ego dokonuje się na naszych oczach. I to, co sądzę o ISIS, się mieści w tej diagnozie, co nie zmienia niezwykłości środków, jakie oni używają i tego no, chyba nowego zjawiska politycznego jednak mimo wszystko. Ja pozwolę sobie jedno zdanie do tego dodać. Biorąc pod uwagę sytuację multikulturową, bardzo skomplikowaną na Zachodzie, wydaje mi się, że no, jest wojna z tym zjawiskiem Zachodu, rozumiana tradycyjnymi metodami, jest nie do wygrania. Obawiam się, że to jest nie do wygrania, dlatego że to zjawisko jakby przerosło, zaczyna przerastać sam Zachód. Jest z nim. I to jest jeszcze ten aspekt, że jest taki czysto wojskowy, znaczy wartość samolotów krążących na terytorium zajętym przez ISIS jest większa niż cały majątek tam zgromadzony na tym obszarze. Znaczy, w pewnym momencie dochodzi do przecięcia się krzywej kosztów. Znaczy my używamy, żeby poradzić sobie z tym problemem, używamy narzędzi, które są kosztowo kompletnie nieadekwatne do tego, co tam się dzieje. A równocześnie nie mamy innych. Tylko w finale tego jest dalsza prywatyzacja konfliktu. Bo wszyscy już wołają, tak więc wyślijcie tam najemnicy. To zapłaćcie, żeby ich ktoś zabił. To zapłaćcie za inną wojnę podobnymi mechanizmami. No to jest ten proces, o którym właśnie mówiliśmy na początku. Że w pewnym momencie bezradność powoduje, że wchodzimy w prywatyzację. A prywatyzacja przemocy to jest świat, w którym ja osobiście bym nie chciał żyć. Dziękuję.